Moje zainteresowanie szukalskim swoje pierwociny ma w czasach studenckich, kiedy koledzy z Akademii próbowali odtworzyć szczep Rogate Serce. Ja byłem wtedy w szkole teatralnej, ale mieliśmy wspólne zajęcia z wojska, więc mogę powiedzieć, że dzięki wojsku dowiedziałem się o szukalskim. A później dostałem propozycję zrobienia tego filmu od spadkobierców szukalskiego, czyli od Glena Breya i Lene Svelve z Archives Szukalski. I wtedy tak naprawdę to zainteresowanie się pogłębiało w celu stworzenia jakiejś bazy do napisania scenariusza o filmie. No i to zainteresowanie bardzo szybko przerodziło się w zachwyt bezgraniczny, no a później trzeba było ten zachwyt zweryfikować o kolejne poznane fakty. Na pewnym etapie do jakby stworzenia tego filmu dołączył się Leonardo DiCaprio, a to zapewne przez swojego ojca Giorgio DiCaprio, który był wieloletnim przyjacielem i także no, niesamowicie cenił sztukę Szukalskiego. Na jakim etapie oni się pojawili właśnie w tym projekcie? Bardzo szybko, dlatego że kiedy kręciliśmy pilota tego filmu, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie taki film zrealizować, a nie tylko podchodzić roszczeniowo do amerykańskich partnerów, no, w naturalny sposób trafiliśmy na Giorgio DiCaprio, który udzielił nam kilku wywiadów już na poziomie pilota. No i bardzo szybko poczuliśmy chemię między sobą i George już po pierwszym wywiadzie powiedział, że bardzo chciałby nam pomóc. I ponieważ nie byliśmy w stanie ze względu na, powiedzmy, sytuacje związane z instytucjami finansującymi kulturę w Polsce, jak to się mówi, dopiąć projekt tu, przesunęliśmy akcent na Kalifornię i tam się udało, bo George w pewnym momencie poprosił syna o wsparcie i to poszło w sekundę potem. Stanisław Szukalski według mnie jest takim artystą, który bardzo wyprzedził swoją epokę, ale też no jednak niezrozumiałym. Niezrozumiałym i tutaj w Polsce i później też już niepostrzeganym za granicą. Tam pewnie też ze względu na swoje no, dość twarde poglądy. Jak pan z tym tematem zmierzył się w swoim filmie? No to są dwie kwestie, bo z jednej strony jego niezrozumiałość czy wyprzedzenie epoki działało przeciwko niemu, bo nie był ani komercyjny, ani pod koniec życia nie był popularny. Był no, kontrowersyjny, bo jak ktoś powiedział w filmie, największym wrogiem Szukalskiego był Staś, tak? Bo jak już miał możliwość wystawy czy dobrej recenzji, to zrobił jakiś skandal, który mu tą możliwość całkowicie niwelował. Natomiast osobną kwestią jest jego recepcja ze względu na jego przeszłość. No więc on w Polsce był całkowicie wyrugowany z podręczników, chociaż podobno tutaj profesor Lemański mi przypomniał, że w 1963 roku w swojej książce Tadeusz Dobrowolski wspomina Szukalskiego. Natomiast jako nacjonalista i antykomunista był dużym zagrożeniem dla systemu. Szukalski po powrocie do Stanów absolutnie nie był nacjonalistą, natomiast był jeszcze większym antykomunistą. Może to, o tym chociażby świadczyć rzeźba Katyń, która powstała zanim ujawniono oficjalną prawdę o Katyniu. A Szukalski już wiedział dokładnie, jak ta historia wyglądała i wyraził to w swojej rzeźbie właśnie pod tytułem Ostatnie tchnienie, czyli Katyń, która według niektórych osób jest jego opus magnum, jest jego podsumowaniem jego drogi artystycznej. Mamy tytuł filmu Struggle, czyli walka. Czy to jest właśnie nawiązanie do tego, o czym pan powiedział przed chwilą?
No z jednej strony jest to tytuł jego rzeźby, która jest uznawana za najbardziej genialną przez wielu, a z drugiej strony idealnie oddaje jego życie, bo struggle według Szukalskiego to jest one against the many, jednostka przeciwko wszystkim. To jest również walka jakości z ilością. To jest kciuk, który jest twórczy i tworzy cywilizację, który przeciwstawia się czterem palcom, które bez kciuka nie są w stanie nic wykreować, ale chcą go zniszczyć za to, że ma tę zdolność kreacji. I to było życie Szukalskiego. On był niszczony, ale trzeba powiedzieć, że bardzo świadomie i skutecznie również prowokował zachowania przeciwko samemu sobie, które w efekcie nie przysparzały mu ani chwały, ani nie budowały jego pozycji w świecie artystycznym. To powiedzmy na koniec, bo mamy promocję pańskiego filmu, pokaz w zasadzie, w miejscowości Żołynia na Podkarpaciu. Dlaczego tutaj odbywa się ten pokaz? No, dzięki uprzejmości pani dyrektor zostaliśmy zaproszeni, ale trzeba wspomnieć osobę Słońcesława z Żołyni, czyli pana Frączka, no, który był bardzo ważnym szczepowcem i który jakby kultywował ideę Szukalskiego aż do śmierci. I cóż, no, jest to miejsce bardzo ważne, Podkarpacie, a moja babcia urodziła się w Jaworniku Polskim na Podkarpaciu. Czy jest jakaś nadzieja, że kolejny na przykład dokument powstanie o tym właśnie twórcy tutaj z Żołyni? Mam nadzieję, że powstanie film o szczepowcach i o relacjach z Szukalskim, o ich bardzo trudnych losach, o niezwykłym bohaterstwie w trakcie II wojny światowej, o zmaganiu z komunizmem. To jest niesamowity temat, więc mam taką nadzieję, że uda nam się wrócić do Żołyni z ekipą filmową. Szukalskim zajmuję się od blisko 50 lat, dokładnie w 1971 roku mój profesor Andrzej Ryszkiewicz, wybitny polski historyk sztuki, na seminarium powiedział: jest taki temat nieopracowany, szczep rogate serce. Nie miałem zielonego pojęcia, jak to się je, o co tutaj chodzi, ale jak pan profesor powiedział i powiedział też, że na czele tej grupy stał Stanisław Szukalski, poszedłem do biblioteki i tam pod hasłem Stanisław Szukalski znalazłem książeczkę Mariana Ruzomskiego z 1931 roku. To taki artysta z Tarnobrzega. Kto to jest Szukalski? No i to był mój pierwszy kontakt, który tak mnie zafascynował, tak mnie wciągnął, że jak widzicie Państwo, zajmuję się Szukalskim do dnia dzisiejszego i jak mówię, efekt trzecia książka. To ja zapytam, co Pana bardziej zafascynowało wtedy jako młodego człowieka poznającego Szukalskiego? On jako osoba, czy jego twórczość, która moim zdaniem no, wyprzedzała trochę jego samego? Chyba ma Pani rację. Bardziej twórczość na początku, bo jeszcze miałem niewielką wiedzę o tych jego poglądach, o tym jak się zachowywał, jakie skandale towarzyszyły jego pokazom. Natomiast pierwsze reprodukcje, jakie oglądałem, rzeczywiście wzbudziły moje emocje, bo tak się złożyło, że już wcześniej mnie rzeźba interesowała, a Szukalski się uważał za rzeźbiarza. Także te rzeźby, które wtedy obejrzałem, a potem oczywiście kilka egzemplarzy w oryginale, bo niestety w Polsce w tej chwili niedużo mamy rzeźb w oryginale, to wszystko spowodowało, że ta sztuka Szukalskiego mi bardzo wciągnęła. Tak jak pani powiedziała, sztuka bardzo wizyjna, twórczość, która wyprzedzała może epokę, a z drugiej strony to nie była skrajna awangarda, ponieważ Szukalski chętnie korzystał z doświadczeń innych artystów i z innych epok. Na przykład bliska mu była secesja, kubizm, ekspresjonizm, futuryzm, no a przede wszystkim sztuka ludów pierwotnych obu Ameryk, Aztecy, Majowie, zresztą nie tylko te dwie grupy jakby etniczne. Także on to wszystko pełnymi garśćmi czerpał do swojej sztuki, ale miał taką silną osobowość, że potrafił to przetworzyć i stworzyć własną, oryginalną całość, która no dzisiaj, przyznam szczerze, chyba bym się nie pomylił, gdyby mi coś pokazano, czy to jest Szukalski, czy też nie.
Czy tak dobrze pan zna artystę? No trochę znam, ale właśnie dzisiaj w rozmowach z panem Ireneuszem Dobrowolskim, reżyserem filmu, no dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, o których nie wiedziałem, o których on zresztą w filmie nie mógł wszystkiego powiedzieć, bo film no musiał być, jak to ładnie pan reżyser ujął, poprawny według zasad hollywoodzkich. Także nie wszystkie tam informacje padły, no zresztą mam do niego żal w ramach dowcipu humoru. Ja tam też występuję, mówię coś, ale Oscara za rolę drugoplanową nową nie dostanę, z bardzo prostego powodu, że akurat zostały wzięte z mojej długiej wypowiedzi takie zdania, które mogłaby pani powiedzieć, każda osoba, że tak powiem brzydko, z ulicy. No ale no to takie są reguły gry, że nie zawsze jest to, co byśmy chcieli. No to wielka szkoda, panie profesorze. A ja mam pytanie takie, może spróbujemy razem na nie odpowiedzieć, ponieważ Szukalski, jak znalazł się w Stanach, to no, bardziej porzucił tą rzeźbę, z której słynął tutaj w Polsce i przeszedł troszeczkę w inną twórczość. Jak pan myśli, czy to była kwestia jakichś jego wewnętrznych przemian, czy może tych układów, powiedzmy właśnie tak ogólnie polityczno-społecznych w Stanach, do których trzeba się było trochę może dostosować? Na to wszystko złożyło się wiele elementów. Po pierwsze, no, trzeba powiedzieć, że tak naprawdę Szukalski cały życie spędził w Stanach Zjednoczonych. Mimo, że urodzony w Polsce, Warcie koło Sieradza, tak naprawdę to siedział całe życie w Stanach Zjednoczonych. Owszem, on tu bywał w Polsce, studiował w Krakowie, potem te koniec lat 20., kiedy od 29 do 39 był w Polsce. To wszystko prawda, ale i to jest najciekawszy według mnie okres w jego twórczości, kiedy on się rzeźbą zajmował. Ale niestety we wrześniu 39 roku wybucha wojna, on ucieka do Stanów jako obywatel amerykański i w 40 roku, jak sam się przyznaje, usłyszał w radio informację, że wojska niemieckie zajęły Danię i padła tam nazwa jakiejś miejscowości Bohuslan. Szukalski uznał, że to jest nazwa etnicznie polska, zaczął to sprawdzać na mapach i od tego momentu zaczął się zajmować tak zwaną teorią Maciejowy, albo inaczej zermatyzmem. I przy jego skromnych możliwościach finansowych, bo klepał biedę, przez to, że miał dużą niechęć do krytyków, nie akceptował tego, co krytycy o jego twórczości pisali, nie był człowiekiem mediów, nie wystawiał generalnie w Stanach. Po rozwodzie z pierwszą żoną miał drugą wspaniałą żonę, Joanne Lee Donovan, ale skromną, ubogą, więc klepali tak naprawdę biedę. Nie był artystą znanym. A przede wszystkim go wtedy już właśnie od tego 40 roku do końca życia zajmowała ta teoria Maciejowy, którą no, w skrócie można powiedzieć, że ludzie mówili kiedyś jednym językiem, a językiem zbliżonym do tego języka był język polski według niego. No więc można powiedzieć, że Adam i Ewa mówili po polsku. W każdym razie na ten temat napisał 42 tomy ręcznie zapisanych, które zilustrował około 15 tysiącami rysunków, także coś nieprawdopodobnego, tego nikt nie przeczytał, nikt nie przebadał. Jaką to ma wartość, trudno mi powiedzieć, no ale z klasyczną sztuką to nie ma nic wspólnego. A panie profesorze, to na koniec zapytam, trzy książki za panem, czy będzie czwarta, bo jednak Szukalski jest taką skarbnicą wiedzy. Nie no, jak się okazuje, skarbnicą. Film zrobił nieprawdopodobną reklamę Szukalskiemu. Ja mam nadzieję, że z obecnym wydawcą, nie wolno, nie wiem, czy wolno, czy wymieniać, kto wydał ten trzeci album, ale nosimy się zamiarem, żeby przede wszystkim powstała wersja anglojęzyczna, bo jednak no, to jest ogromna strata, myślę, dla naszej kultury, dla naszego narodu, jeżeli to Amerykanie, czy w ogóle ludzie posługujący się tym językiem nie poznają. Także być może że będzie ten album nowy, napisany specjalnie pod tym kątem. A poza tym, jak powiedziałem, ja się dziś od pana Irka Dobrowolskiego dowiedziałem pewnych rzeczy, które trzeba jeszcze przebadać, posprawdzać, także wypływają ciągle nowe rzeczy, więc mam co robić przez następne, no już nie 50 lat, bo już tyle żyć nie będę, ale trochę jeszcze porobię.